Cześć, godzina 8.30, 13 dzień grudnia 2021 roku, Mirsk. Pogoda się nieco skiepściła, niebo jest zachmurzone, temperatura nieco podskoczyła. W związku z tym śniegi się roztapiają, chlapa, ciapa, o tak sobie to wygląda, ale spoko. Cieszmy się, że mamy tak urozmaicony klimat w Polsce. O, gdyby wiecznie świeciło słońce. Rębiszów. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Na terenie przykościelnego cmentarza znajduje się galeria zabytkowych nagrobków. A wybrałem ten dla przykładu. Zakładam, że jest to wiek XIX. W zasięgu wzroku znajduje się kolejny kościół. Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary. Dworzec kolejowy. I stacja kolejowa. Marsz we mgle? Dlaczego by nie? Coś nowego, innego. Pozostałości wiatraka. Nie ma sensu stawać gdzieś dalej, ponieważ niczego nie zobaczymy. Trafiła nam się przydrożna kolumna maryjna. Kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny. Poczytamy. Późnogotycki kościół z około XV wieku, przebudowany na późnobarokowy w latach 1765-68 z dobudowaną wieżą. Grudza. Nowa kamienica. Kościół pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Nareszcie wróciłem na najprzyjemniejsze drogi. Niekoniecznie muszą być asfaltowe, ale nie są górskie. Nizinno-wyżynne. Moje ulubione. Takie spacerowanie od miejscowości do miejscowości. Z otwartą przestrzenią. Bez szarpania się ze skałami i innymi cudami natury. Warunki atmosferyczne mogą być najgorsze z możliwych, a i tak to tutaj przeżyję. A w górach? O, w górach. Stara kamienica. Ruiny zamku. Po tym, co widzę, wnioskuję, że wieża jest udostępniona turystom, podróżnikom, wenderowcom. Dach jest nowy, klatka schodowa również. Spróbujemy się tam wbić. Tym bardziej, że krata jest uchylona. Idziemy prosto na wieżę. Chociaż, skoro jest okazja. Świetnie.
Idziemy dalej, powoli. Okej. Nie ma sensu robić zdjęć. O, no, jak króle. Oby tylko nie zjechać po śniegu. I tym sposobem, bez większego wysiłku, zdobyliśmy kolejny zamek. Gdzie te schody? Wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę. Da, 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 da. Wchodzimy na górę. Tędy, 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 tamtędy, 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 tamtędy. Jesteśmy na tarasie widokowym. A dzisiaj za wiele nie widać. Kurtyna mgły została opuszczona, przynajmniej do połowy. Okazuje się, że można tutaj wejść zupełnie bez żadnego problemu z każdej jednej strony. Z tej, z tamtej. Mostem. Kto co lubi. Okej, dobra. Wejdźmy na samą górę. Sprawdźmy, jak to tam wygląda. Ostatnie piętro. I... Aha. Same okienka. Właśnie odkryłem bramę Herkulesa. Bram to mieliśmy całą masę, ale z Herkulesem to mamy chyba pierwszy raz do czynienia. Z kimś tam się ściera z lwem. Brama Herkulesa. Z 1705 roku. Kościół pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Plebania. Jest nieco odsunięta od kościoła, ale raczej nie powinniście mieć problemu, żeby ją namierzyć. Rybnica. Jutro pochodzimy po wsi. Zjeżdżam do bazy. We'll be right back.
Cześć. Godzina 9:30. Jakiś tam dzień tygodnia, nie pamiętam. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Przy bramie cmentarza parafialnego stoi pomnik poświęcony ofiarom wydarzeń z lat 1914-1918. Mamy go. Kolejny zamek. Kolejna ruina. Komu się taka krzywda dzieje? Komu? Rybnica. Ruiny zamku z XIV-XVIII wieku. Gdzieś z tego okresu. Stacja kolejowa. I dworzec kolejowy. Ale heca, amerykański autobus szkolny, przerobiony na bar. A stoi sobie na prywatnej posesji. Pytanie, czy od czasu do czasu spełnia się w swojej nowej funkcji, czy już machnięto na niego ręką. Siedlęcin. Ja nie wiem, co ta pogoda. Na górze było przejrzyście, a jak tylko zszedłem nieco niżej, to... Ale lipa. Tak, lipa, pomnik przyrody. Charakterystyczny, wyjątkowy. Chciałbym ją zobaczyć w okresie wiosennym, letnim, wczesnojesiennym, z bujną koroną. Poczytamy. A, to jest o wieży. Okej. Jakaś wzmianka o lipie? Gdziekolwiek, cokolwiek. Nic? Nie ma nic? Prosimy nie wchodzić na lipę. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Jedna część i druga. Piękne drzewo. Tutaj nie wejdziemy, chociaż jest otwarte. Nie no, to muszę przeczytać. Wieża Książęca. Największa średniowieczna wieża mieszkalna w Europie Środkowej. 20 na 15 metrów. Jedyne zachowane na świecie średniowieczne malowidła z legendą o Sir Lancelocie z jeziora. Najsłynniejszym rycerzu Okrągłego Stołu. Najstarsze w Polsce malowidła ścienne o tematyce świeckiej 1345-1346. Najstarsze w Polsce kompletne stropy drewniane 1313-1315. Wszystko naj. Albo jedyne. Oto ona, wieża książęca. Częściowo otoczona fosą. Można ją obejść, przyjrzeć się jej z każdej strony. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. 1803 rok.
Święty nie potrafię rozszyfrować tego napisu. Leo coś tam. Parę minut drogi i trafiamy na kolejną świątynię. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jerzów Sudecki. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, pochodzący z wieku XVI. Jelenia Góra. Póki co przespacerujemy się krawędzią miasta, ale wrócimy. Wrócimy nieco później, za jakieś 2, 3, góra 4 godziny. Dziwiszów. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wkrótce powstanie tutaj nowiutki chodnik. Z przodu widziałem trochę kostki. Brama, budynek bramny oraz już tak za jednym zamachem pomnik świętego Jana Pawła II. Przyszliśmy zobaczyć pałac i zobaczymy pałac. Z daleka, ale zawsze coś. Kilkanaście minut po godzinie 15:00. Jelenia Góra. Zaczyna się ściemniać. Na nagraniu tego nie widać, ponieważ GoPro nieco zakłamuje rzeczywistość i rozjaśnia to, co oglądacie. Poza tym wbiegać gdzieś tam w lasy w poszukiwaniu raz, dwa, być może nawet i trzech interesujących punktów, obiektów plus kościół. To mogę zdradzić, że będzie też kościół. O tak późnej porze dnia, zimą, jeszcze nie kalendarzową, ale jednak zimą. Nie, to odpada, to jest bez sensu. Pójść, nagrać czarną plamę. Lepiej sobie to przełożyć na jutro, a wolny czas wykorzystam na zdobycie mapy miasta. No, w przypadku Jeleniej Góry bez tego się nie obejdzie. Nie wyobrażam sobie chodzenie po dużych miastach bez papierowej mapy. Z telefonem w dłoni? Chciałoby wam się tak co chwila szukać, gdzie co się znajduje? Nie, to jest strata czasu, mnóstwo nerwów. Dobra, znajdźmy jakiś punkt, w którym zatrzymam zegarek i jutro z niego wystartujemy. Może skrzyżowanie? Chyba tak. Thank you.
Cześć. Godzina 9. Jelenia Góra. Ostatnimi czasy nie mamy szczęścia do pogody w dużych miastach. Nic się nie zmieniło. Dalej jest pochmurno, mgliście, raczej nieprzyjemnie. No nic. Jakoś się będziemy musieli z tym zmierzyć. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Pierwsze wzmianki na temat świątyni pochodzą z roku 1319. Wypatrzyłem pozostałości zamku. Przynajmniej tak to miejsce jest określane w internecie. Pozostał jedynie niewielki fragment muru. Bardzo niewielki. Pójdziemy z drugiej strony. Jako, że zbieramy i zamki, i pałace, i dwory, to nawet jeżeli będzie to tylko kupka kamieni, to i tak w miarę możliwości postaram się je zobaczyć i wam pokazać. To chyba to. To chyba to. Mauzoleum. Otwarte. Skorzystamy z okazji, czy nie skorzystamy? Jak z niej skorzystać? Brakuje stopni. A dobra, nie będę wchodził. Nie ma sensu. Wypogadza się. Super. Wieża. Pozostałość czego? Chyba, że zawsze stała taka jedna sama, samiuteńka. Co to za drabina? Czyżby, czyżby? Jak to tam wygląda na górze? Jest jakaś klatka schodowa? Nie, urywa się. Na pierwszym piętrze. Okej. To nawet nie będę wchodził. Lecimy do miasta. Pałac Paulinum. Skansen uzbrojenia Wojska Polskiego. Muzeum Historii i Militariów. Stoją maszyny. Ciężarówki, helikoptery, działa samobieżne. A czy jest czołg? Czy tam jest jakiś czołg? Nie widzę żadnego. A nie, coś stoi, jest. Widzę. Wystaje lufa. Jasnozielona. Dwór Czarny. Został wybudowany w roku 1559. Jestem na starym cmentarzu.
kościół bądź kaplica cmentarna. A w tej chwili odbywają się uroczystości pogrzebowe, dlatego też stoję z tyłu. Cmentarz żydowski, założony w roku 1879, zamknięty w roku 1974. Jedną z atrakcji w Jeleniej Górze jest podziemna trasa turystyczna. Bramy czasu. Kilka kroków dalej i trafiamy na Muzeum Karkonoskie. Budynek jest zabytkowy. Gmach Sądu Okręgowego. Wiele ulic w centrum miasta zdobią kamienice. Niektóre pochodzą z początku XX wieku. A w tej chwili stoimy na chodniku przy ulicy Matejki. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida. Siedziba Urzędu Miasta. Szkoła. Jestem głodny. Pytanie, zagadka. Jaką rolę pełnił ten budynek? Dworzec kolejowy. Stacja kolejowa. Wygląda perfekcyjnie, idealnie. Perony są szeroko zadaszone. Nie brakuje miejsc siedzących. Super. Tego jeszcze nie było. Dwie wieże ciśnień tuż obok siebie. Niemalże bliźniacze. Różnią się szczegółami, ale gabaryty mają bardzo podobne i niektóre akcenty architektoniczne. Jeleniogórskie Centrum Kultury. Warto tutaj podejść, chociażby ze względu na to. Na wejście. O to. Chodzi o zdobienia. Sanktuarium Świętego Krzyża. Nie sposób pomylić je z żadnym innym sanktuarium w Polsce. Piękna świątynia. Pomnik papieża Jana Pawła II. O, będąc bardziej precyzyjnym, po piersie. Wolność. Krzyżami się mierzy. Żołnierzom polskim poległym na polach chwały. To będzie... żebym za dużo nie pokazał, to będzie chyba koniec na dzisiaj.
Cześć. Godzina 9. Jelenia Góra. Dzisiaj wpadamy do centrum. Pospacerujemy po rynku, zakręcimy się przy ratuszu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pogoda bez zmian. Podobno ma dzisiaj padać. Dlatego zabrałem ze sobą parasol. Punkt zero. Absolutne centrum miasta. No. Okej. Najpierw przespaceruję się wzdłuż muru. Sfotografuję epitafia, grobowce, kaplice grobowe, a później udamy się w stronę rynku. Przykładowe epitafium, wiek XIX. A pokażę jeszcze jedno. Przykładowa kaplica, którą zdobią liczne czaszki i wizerunki śmierci. A tam są kolejne kaplice. Jak obrazy zawieszone w ramach na ścianie. Ulica 1 Maja. Cerkiew pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Budowę świątyni rozpoczęto w roku 1737. Z boku wmurowano dwa kamienne krzyże. Większy i mniejszy. Akcja była u mnie pod naszym krajem. Chcę się pozwolić i tam tylko tak na siebie, nie dla tych. Muszę uczciwie przyznać, że jest to jedna z najbardziej charakterystycznych rzeźb w Polsce. Za każdym razem mnie zachwyca. Gmach Poczty Polskiej. Takie urokliwe miasto. Niestety pogoda nie pozwala mi na zbyt częste korzystanie z kamery. Unosząca się w powietrzu mrzawka, opiłki, kropli. Skutecznie mi to już brakuje mi słów z tej irytacji. Kaplica świętej Anny. Baszta i brama Wojanowska. Bazylika mniejsza pod wezwaniem świętych Erasma i Pankracego.
O, właśnie na szybkości przeczytałem coś ciekawego. Ściany kościelne zdobią epitafia. Te pochodzi z XVII wieku. Jako ciekawostkę dopowiem, że jest to najstarsza świątynia w mieście. Bazylika mniejsza. No nareszcie spotykamy się z naszym ulubieńcem, ze świętym Janem Nepomucenem. Ratusz, siedziba Urzędu Miasta. Trwają przygotowania do świąt. Do których jest coraz bliżej. Niezmienna atrakcja jeleniogórskiego rynku. Tramwaj. Zawsze tu stoi. Kamieniczki. Różnokolorowe. I bardzo do siebie podobne. Pojawił się pewien kłopot. Kłopot, nie kłopot. Raczej nie kłopot, chociaż kłopot. O co chodzi? O to! Jak pokazać rynek, skoro jest poprzesłaniany przez namioty, parawany, Wesołe Miasteczko i inne cuda? Wiem. Miasto chce się bawić i słusznie. Fontanna z Neptunem w roli głównej. To dla mnie? Nie trzeba było przygotowywać tronu. Podgrzewany? A nie powiem. Jest koleżka. Jedyny taki w Polsce. Co to w ogóle jest? Szczudlarz jeleniogórski. To tutaj w 1983 roku narodził się pierwszy festiwal teatrów ulicznych w Polsce. O! Wieża Bramy Zamkowej przypomina latarnię morską. Skoro jest otwarte, to wejdziemy. Na chwilkę wejdziemy. Wdrapiemy się na szczyt, rozejrzymy po okolicy, zejdziemy i pójdziemy dalej. Dalej. I wyżej, hej. Dzień dobry, Jelenia Góro.
wejście jest nieodpłatne. Baszta Grodzka. Widzicie? Nikt się nie zadaszył. Wieża widokowa na wzgórzu Krzywoustego. Ta również jest ogólnodostępna. Ma wysokość 22 metrów i została wybudowana w roku 1911. Ze względu na kształt kopuły nazywana jest Grzybkiem. Jajajajajajajaj. Kamieniczki przy ulicy Grodzkiej. Pospacerujemy jeszcze najbliższymi uliczkami i niestety muszę skrócić dzisiejszą trasę o połowę. Nie ma sensu biec do kolejnej dzielnicy czy tam części miasta, ponieważ pojawia się tam coś około godziny 14:30, a to oznacza, że będę miał niecałe 60 minut, żeby nagrać materiał filmowy. Nie, wolę sobie to przełożyć na jutro. Dziękuję. Dziękuję ci, pogodo, że się uspokoiłaś w momencie, kiedy ja już praktycznie schodzę do bazy. Nie no. Nie wiem, jak okazać ci swoją wdzięczność. Ulica Długa. A wcześniej spacerowałem ulicą Krótką. Do pakietu dorzucę jeszcze ulicę Bankową. Nie raz wyciągniecie aparat. Być może nawet i kamerę. Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Położyłbym się spać. Thank you.
Cześć. Godzina 8:30. Jelenia Góra. Dzisiaj opuszczamy miasto. Idziemy dalej. Zrobimy wielką rundę po okolicznych pałacach i dworach. Jest to taki fajny, tematyczny szlak turystyczny. Oczywiście my pójdziemy własną ścieżką. Niemniej postaram się zameldować przy każdej z pozycji. Tak. Na śniadanie zjadłem paczkę chipsów. Wypiłem pół litra napoju. Filharmonia Dolnośląska. Dworzec kolejowy Jelenia Góra Zachodnia. Dwór Myśliwski. Nie pada, nie pada. Cieszmy się i radujmy. Jeden z parków miejskich. Ruiny pałacu. Wszystkie okna zostały zabezpieczone. Nie ma żadnego wejścia, nic. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dworzec kolejowy Jelenia Góra Cieplica. Nie wiem, czy jeszcze pełni swoją rolę. Ewangelicki Kościół Zbawiciela. Najważniejszą i najciekawszą ulicą w tej części miasta jest Plac Piastowski. I to właśnie wzdłuż niej natrafimy na wiele ciekawych obiektów. Kamienic, domów mieszkalnych. O, nie trzeba daleko szukać. Poczta Polska. Pustki? W takim fantastycznym miejscu? Tak niewiele osób? Zamknięte czy otwarte? Zamknięte. Kościół Zbawiciela Ewangelicki został wzniesiony przez Ewangelików w latach 1774-1777. Pastorówka. Zamarzają mi dłonie. Nie teraz. Nie dzisiaj. Jakim cudem nigdy wcześniej tutaj nie byłem? Nie wiem. Pałac Szafgoczów. Sklep uzdrowiskowy. A teraz którędy? W lewo czy w prawo? Dom Długi. Ciekawostka. Jest to najstarsza budowla świecka w Cieplicach. Coś za coś. Pomarzniemy, ale za to mamy całkiem niezłą pogodę. Święty Jan Nepomucen.
pałac przy ulicy Jagiellońskiej. Nagrywanie materiału filmowego i robienie zdjęć to, no nie będę ukrywał, wyzwanie dzisiejszego dnia. Nie jestem w stanie włożyć rąk do kieszeni, ponieważ co chwila je wyciągam. No proszę bardzo, jesteśmy w następnym interesującym miejscu. Tada! Tężnia Cieplice. A tam wystaje kolejne cudo. Dotknijmy. A nie, nic nie będę dotykał. Ale jest. Co to takiego? Szybciej, skrzacie, szybciej! Nagram jedną rzecz, to dwie kolejne pojawiają się na horyzoncie. Jak się z tego wykopać? Źródło. Wód mineralnych Marysieńka. Aż się muszę upewnić, czy się nie pomyliłem. Tak. Wszystko się zgadza. O, spójrzcie, tak jak mówiłem, paleta atrakcji. Święty Hubert. O ile dobrze pamiętam, jest patronem myśliwych. Obok stoi figura świętego Sebastiana Męczennika. Chyba pierwsza na naszej trasie biegnącej przez całą Polskę. Zabolało. Szybko, szybko, szybko. Proszę. Proszę bardzo. Krwisto-czerwona dzwonnica kościelna. Epitafia. Zabytkowe. XIX wiek. Kolumna, na szczycie której stoi święty Florian. A może tak podejdę. Trochę za wysoko, żeby złapać jakieś szczegóły. Tutaj proszę was. Spójrzcie. Dzieła sztuki. I tam są kolejne. Wszystkich nie pokażę. I finał. Czyli kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kolegium Zakonu Pijarów.
wszystko stanowi kompleks pocysterski. Gąsienica Pazia Królowej. Tutaj znajduje się główne wejście do Muzeum Przyrodniczego. A nie gdzieś tam z tyłu się czaiłem z kamerą. Kto nas wita? Kto nas gości? Kogo my tu mamy? Modliszka? Mrówka? Co to za żuk? Guniak czerwczyk? Chrząszcz? No, rozrósł się. O! A to? Kto to jest? Jelonek rogacz. Takiego mieć na podwórku. Ciekawe, w ile sekund dobiegały do furtki. Kościół czy kaplica? Park Zdrojowy. Restauracja Zdrojowa Edward. Na 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 na. Cały park dla mnie. Być może dla ciebie, jeżeli tutaj przylecisz. Muszla koncertowa, teatralna, galeria i teatr zdrojowy. A także, co tam jest napisane? Pałac, a także Pałac Zdrojowy. Super. W najbliższym sąsiedztwie Parku Zdrojowego zlokalizowany jest kolejny park, Park Norweski. Co to za skupisko kaczek? Cześć. Co się dzieje? No, tam żerują. Coś tam dłubią. Nie będziemy przeszkadzać. Piękny park. Zadbany. Wypielęgnowany. Przygotowany. Na waszą wizytę. Czyż nie? Ławeczki są. Latarnie są, szerokie, równe, ścieżki spacerowe są. Jedną z dekoracji parku jest pawilon norweski. Może tutaj będzie lepiej. A może to cisza przed burzą, przed sztormem? A teraz strzała
do urzędu gminy. Już drugi dzień próbuję się dodzwonić do pewnych osób i mam z tym kłopoty. Dlatego też uznałem, że najlepiej będzie tam pójść, usiąść i poczekać na swoją kolej. A tak, ponad 3 km marszu. Zmieścimy się w czasie, z pewnością. Oby tylko gospodarz gdzieś nie uciekł. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Tuż przy świątyni stoją dwie figury wyobrażające świętego, od którego zaczniemy? Od tamtego. Świętego Floriana. Oraz sylwetka świętego Jana Nepomucena. Aha, czyli on jest po rewitalizacji, a Florian czeka na swoją kolejkę. A, jeszcze coś. Epitafia, które wam pokażę. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Podgórzyn. Marczyce. Przypadkowo natrafiłem na dwa kamienne krzyże, z czego na jednym wyryto miecz. Staniszów. Co chwila mijałem tego typu skupiska różnych formacji skalnych, głazów, niegłazów, skalnych ścian. Super. Tam są w kolejne. Kolejne, o, tam za krówkami są jeszcze jedne. Thank you.
Cześć. Godzina 8:47. Sobota. Wszystkie rzeczy zostawiłem w schronisku młodzieżowym, w którym się zatrzymałem. W tej chwili biegnę, a zresztą nie powiem gdzie. Za chwilę się dowiecie. A później wrócimy się takim łukiem. Odbierzemy moje rzeczy. Póki co moje. I cóż, dzisiaj się zacznie rajd po pałacach. Dobra, już zepsuję niespodziankę. Tak, będą pałace. Pytanie brzmi, ile sztuk zdołamy dzisiaj zobaczyć? Oj, pospałem. 4 godziny. Pojadłem. O, na 3 dni do przodu. Niezdrowo, ale nieczęsto trafiają mi się ciasta i pierogi. Jadłem w opór i dlatego pewnie się nie wyspałem. Położyłem się nabrzmiały, pękaty, nafaszerowany. A tak nie powinno być. Nie powinno się opychać przed snem. Ja wiem, czegoś nie powinno, a i tak robię to zupełnie inaczej. Dobra, moment, jak mam tam iść? Gdzie ten żółty szlak? Tam jest. Cześć. Co tu się dzieje? Tak sobie wędrujecie? Leśnymi ścieżkami? A gdzie gospodarz? No, muszę przejść. Nie bać się. Hej, hej. Nie podskakiwać. Przejdę sobie boczkiem, boczkiem, boczkiem. Boczkiem, boczkiem, boczkiem. Boczkiem, boczkiem, boczkiem. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. A ty musisz zadbać o siebie. Co to za kości ci wystają tutaj na grzbiecie? Nie ma gospodarza. To bardzo niedobrze, bo będzie miał później zmartwienie. W zasadzie to już ma zmartwienie i kłopot. Jak sado rozpiesznie się gdzieś po lasach, to gdzie je znajdzie? Dobra. Sołtys. Trzeba to zgłosić do sołtysa wsi. Gdzie byłeś przez ostatnie dni, co? Cudo. Cudo. Jesteśmy na szczycie Grodna. Śnieżka i obserwatorium. Kiedyś tam byłem i nic nie zobaczyłem. Zamek Henryka. O. Świetnie. Wszystko jest przygotowane na waszą wizytę. Fajny zameczek. Tada! Oto jeden z nich. Pałac Staniszów. Park pałacowy.
Raz, dwa, trzy. Obrót. Pałac myśliwski. Wygląda jak niedokończona inwestycja. Co się dzieje? Co? Nie mam nic, co mógłbym ci dać. Przynajmniej nie przy sobie. Trudno. Okej. Kościół pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Na górze podwieszono dwie daty: 1615 i 1784. W centrum wsi stoi wystawiony na sprzedaż dwór. Krzyż pokutny. Stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni. Gdzie jest? Tam. Na górze. Pałac na wodzie. Restauracja. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Muszę przeskoczyć na drugą stronę. A nie udało mi się namierzyć ani porządnej drogi, ani szlaku turystycznego. Przedzieranie się na dziko. Brak zalegającego śniegu powoduje, że bardzo często decyduje się na skracanie dróg. Tym razem również podjąłem taką decyzję. Zamiast iść do celu takim łukiem bądź takim łukiem, idę po linii prostej przez las. I proszę, trafiła się droga w całkiem niezłym stanie. Da się przejść. Jeszcze nie zdziczała. Super. Czuję wiosnę. Wiosna. Ta droga doprowadzi nas prosto do celu. Będzie jakoś tak się wiła, ale z grubsza leci cały czas przed siebie. Świetnie. Kaplica cmentarna. Kościół pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Dlaczego masz zakryte usta? Figura świętego Jana Nepomucena. Oraz plebania. Troszkę się zachmurzyło, ale tylko troszkę, troszeczkę. Cóż to za budynek? Bardzo dobre pytanie. Pokażę wam, gdzie znajdziecie odpowiedź.
Jeszcze chwila cierpliwości, żebym za wiele nie pokazał. Tutaj, na tej tablicy. Jesteśmy na terenie zespołu folwarcznego. Okej, lecimy z tematem po kolei. Spichlerz. Piekarnia. Kuchnia. Obora. Stara stajnia. Restauracja. Oraz, no właśnie, tego jeszcze nie ustaliłem. Stara stajnia, restauracja. Ja to sobie mogę co najwyżej poczytać kartę dań. Duży pałac. Nic się nie zmienił od mojej ostatniej wizyty. Jak był piękny, tak pięknym pozostał. Super. Można tutaj swobodnie wejść, pospacerować alejkami, ścieżkami, chodnikami, rozgościć się na ławce, coś przekąsić, skorzystać z restauracji jednej, drugiej, trzeciej, czwartej. Centrum Kultury. Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej. No proszę. Co to za wiatry nieprzyjemne, mroźne, atakujące dłonie. Pałac Mały. Hotel. A tam, po drugiej stronie rzeki, stoi jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. I nie wiem, czy dzisiaj zdążymy tam dojść, ponieważ teraz wyskoczymy do kolejnej wsi. Mamy do przejścia 3 km, później trzeba będzie się wrócić. I dopiero wówczas, o ile dopisze nam troszeczkę szczęścia i pogoda się nie skasztani, uruchomię kamerę, odpalę aparat, wysilę struny głosowe, coś tam powiem, coś tam szepnę i pokażę wam to, o czym mówię. Gdzie porozrzucane są dolnośląskie skarby? Między innymi tutaj, na terenie wsi Łomnica. A później wrócimy do Wojanowa. Wojanów. Zaraz po przekroczeniu rzeki odbijam w lewo. I rura 2 km, 2,5. Dąbrowica. Tego się nie spodziewałem. Grobowce rodzinne, kaplice cmentarne. Co to jest? Kombinuj. Obstawiam, że są to grobowce, kaplice grobowe, rodzinne, chociaż... Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.
pomnik papieża świętego Jana Pawła II. I za kościołem czai się kaplica, do której prowadzą szerokie kamienne schody. Ale jak ona wygląda? O, tego dowiecie się, jak tutaj przyjdziecie. Następny pałac do kolekcji. Kolejny raz manewruję między jakimiś krzaczorami, różami. Nie wiadomo, co to jest. Idę zupełnie na dziko. Skracam trasę prowadzącą na górę. Nie mam już czasu, żeby się wracać na zielony szlak. Zresztą właśnie go szukamy. Ale, tak jak mówiłem, nie ma śniegu. Można próbować. Wejście jest łagodne. Nie ma żadnych pionowych ścian skalnych. Wróży nam sukces. No, puszczaj. Jeszcze tylko mi brakowało, żeby drzewka próbowały mnie zatrzymać. Nikt mnie nie zatrzyma. Nikt i nic. Wejdę na górę, choćby nie wiem co. Zaraz wybije 15, a ja nawet nie próbowałem złapać jakiegoś miejsca, w którym będę mógł spędzić noc. Niedobrze, niedobrze. Wiecznie na krawędzi. Wiecznie na krawędzi. Gdzie ten szlak? Jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. A jeszcze czeka mnie powrót do Wojanowa. Obawiam się, że dzisiaj nie zameldujemy się przy pałacu. Będzie za późno. Troszkę szkoda. Mógłbym wykonać kilka fajnych zdjęć z tyłu albo z przodu. Podobno gdzieś tutaj w przeszłości stał zamek, z którego nie za wiele zostało. Prawdopodobnie to właśnie z jego powodu tutaj przyszedłem. Sam nie wiem, muszę wieczorem sprawdzić notatki, czy zamek na pewno. Ale czy jeszcze coś? Czy chodziło również o zdobycie tutaj tego szczytu wzniesienia? Nie pamiętam, być może. Zdobądźmy. O, tu jakiś mur. O, tu chyba jest mur, tak. Okej, jest jakiś fragment. Dobra, zróbmy to. Zróbmy to tu i teraz, w tej właśnie chwili. Po schodach. Tak, jeszcze wyżej. Jestem królem świata! I tak mnie nikt nie słyszy. Mogę się wydzierać w niebogłos. Super. Okej. Fajny szlak. Zielony. Powrót, 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 powrót. Dworzec kolejowy Wojanów.
zaczęły się kłopoty. Nie mogę się do nikogo dodzwonić, jest 15:30 i nie za bardzo wiem, co będzie dalej. Zachciało ci się realizować jakieś kosmiczne projekty podróżnicze, to masz za swoje. Bezkosztowo, na partyzanta, to szykuj się na to, że nie pierwszy i nie ostatni raz będziesz chodził po nocach i zastanawiał się nad tym, gdzie się będziesz mógł zatrzymać. Wiosną, latem i jesienią jeszcze można to jakoś przeżyć w pustostanie, ale zimą chodzi o wykonanie prac związanych z postprodukcją, wprowadzaniem danych w tabele statystyczne i tak dalej. No to byłoby bardzo, bardzo, bardzo uciążliwe. Na szczęście po raz kolejny wylądowałem na dwóch nogach z telemarkiem i wracam się do Łomnicy, do klubu sportowego. Jest godzina 18, a ja potrzebowałem kilku minut, żeby to wszystko załatwić. Chociaż przez cały dzień nic się nie kleiło, nic, ani nic, nie mogłem się do nikogo dodzwonić. Ostatnie dwie godziny spędziłem u pani Sołtys, tutaj w Wojanowie. No nie mogła mnie dłużej u siebie gościć, gdzieś tam wychodzić z rodziną. A i świetlicy też nie mogła mi otworzyć, ponieważ ta znajduje się pod opieką ośrodka kultury, no i koło się zamyka. Zegarek zastopowałem na wysokości domu pani Sołtys, więc jutro tam rozpoczniemy przygodę i niedzielę. O, dobra, no to tyle, dobranoc.
Cześć. Godzina 9:30, niedziela, Wojanów. Nie ma co czekać, lecimy z tematem. Pałac. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Fontanna. Runda dookoła i ciśniemy dalej. Dalej, dalej, dalej. Pogoda. No gdyby nie ta mrzawka, gdyby nie ta mrzawka. Zespół pałacowo-parkowy jest ogólnodostępny. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych. Można pospacerować, można, trzeba parkowymi ścieżkami. Nacieszyć oczy przy pałacowym stawem lub pałacem. Co my tu mamy? Dwie oficyny, mniejsza, większa. Spichlerz. Oraz a nie powiem. Nie powiem. Nie dlatego, że nie wiem, bo nie wiem, ale i tak nie powiem. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na bocznej ścianie kościoła zainstalowano liczne epitafie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjdźmy za darem wiecznego zbawienia. Prawnik nasza gorliwość. Dawna karczma sądowa. Świetlica. Na drugą stronę. Bobrów. Pałac. Pałac, który popada w ruinę. Niestety. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Bliżej już nie podejdziemy. Bramy wjazdowej strzegą dwa lwy. Jeden i drugi. Oba trzymają tarcze. Nie, to nie jest zamek. Chociaż zamek przypomina. Brama wjazdowa zamknięta, zabezpieczona. Niczym warownia. No, muszę się spieszyć. Tunel kolejowy. Akurat tutaj kursują pociągi w jedną i w drugą stronę. Przed chwilą jeden przejechał. Spadamy.
spadamy, nawet nie będę wchodził do środka. Trzcińsko. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. A pokażę wam coś jeszcze. Trzy płyty nagrobne, epitafia. I co ciekawe, te zostały zadaszone. Stary cmentarz. O, większość nagrobków jest zniszczona, poprzewracana. Niektóre opanował mech. Małe wyzwanie. Zrezygnowałem z maszerowania szlakiem turystycznym i wybrałem inną opcję. Idę ścieżką wydeptaną przez innych wędrowców, nieoficjalną, ale zdaje się taką, która nieco szybciej doprowadzi nas do kolejnego celu. Zamiast więc zataczać łuk, być może pójdziemy niemalże po linii prostej, a jeżeli nie, to nie. Chociaż kto wie, ja nie wiem. A czy ty wiesz, dokąd zmierza ten szlak, gdzie urywa się on? Może tam, gdzie ja chciałbym już być. Ta. Husyckie skały. Wdrapię się na jedną z nich. Tak raz. I wracamy na właściwy tor marszu. To wejście potraktuję bonusowo. Zresztą wiele drogi nie nadłożymy. Zaraz będziemy na górze. O, idę tędy. Oho, jak to dobrze, że nie odpuściłem. Nie machnąłem ręką. Okazuje się, że jest tutaj punkt widokowy. Co to? Mrzawka, deszcz. A. No i tyle. Tyle z widoków. Jeszcze kawałek. Jeszcze trochę i koniec. I schodzimy. Powoli, ale nieustannie wspinam się na górę kamiennymi schodami. Poczekaj chwilę. Daj mi jeszcze z minutę. Co wejdziemy na jakiś szczyt, to zawsze się musi ta pogoda zepsuć, no. Za co? Pamiętacie, co się działo wczoraj? No właśnie, nic się nie działo. Jesteśmy. Cześć. Jakoś czuję się tutaj niezbyt pewnie. No i tam coś jest na dole, ale co? Nie, no nie wytrzymam. Schodzimy.
Zamek Sokolec na Krzyżnej Górze. Właśnie on zmotywował nas do tego, żeby tutaj przyjść. Dobra. Góra jest. A gdzie zamek? To chyba to. Nie za wiele z niego zostało. Kawałek muru. Coś jeszcze? Chyba nie. Jakiś dół. Schronisko PTTK Szwajcarka. Tak tylko sygnalizuje, że taki obiekt znajduje się na trasie. Gdybyście zgłodnieli lub gdybyście byli na tyle zmęczeni, że już dalej nie bylibyście w stanie iść, no to możecie się tutaj zatrzymać. Ruiny kościoła ewangelickiego. Puk, puk. O rany. A to ciekawe. Część wieży została odrestaurowana, w zasadzie dobudowana, mniej więcej od tego poziomu w górę. Dlaczego? Skoro cała reszta jest nietknięta? Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wizytę przy Pałacu Dębowym. Hmm. 1918-2018. 100 pomników historii, 100 lat niepodległości. Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. Zamek Karpniki. Otoczony jest fosą. Ale spokojna wasza rozczochrana. Jakoś dacie radę wejść do środka. Mi się chyba uda. Zaraz zobaczymy. Armaty? Zachęcam do przespacerowania się wokół zamku. Napatrzyłem się. Karpniki. Odbijamy w lewo. W takich warunkach. W deszczu, w mrzawce, w lewej dłoni trzymając parasol, a w prawej smartfona. W przeciągu 15 minut zorganizowałem miejsce do pracy i snu. I tak to wygląda z mojej perspektywy. Wszystko z marszu. Nawet nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć wam na pytanie, gdzie jutro się zatrzymam. Bo tego nie wiem. Dopiero w połowie dnia jestem w stanie określić, gdzie przypuszczalnie wybije mi 25 kilometr. Sprawdzam na mapie nazwę miejscowości i wtedy zaczynają się poszukiwania.
partyzantka w najczystszej postaci. I prawie zawsze się udaje.